przerwie. Jesteśmy w punkcie 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczów na 2017-2020 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Kleszczów na 2017 rok. Szanowni Państwo, mam przed sobą opinię Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która również zajmowała się tymi wnioskami. Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczów pozytywnie zaopiniowała wnioski zgłoszone do zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczów na lata 2017-2020 i wnioskuje o ich wprowadzenie do WKF jak poniżej. I tutaj mam ostatni wniosek. Komisja głosami 4 przeciw, 2 za, 1 wstrzymującym się negatywnie zaopiniowała wniosek budowa szkoły podstawowej w Kleszczowie. I podobne stanowisko Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jeśli chodzi o zmiany w budżecie gminy Kleszczów na 2017 rok, również wszystkie wnioski zaopiniowane pozytywnie. Z wyjątkiem wniosku budowa szkoły podstawowej w Kleszczowie, tak jak wcześniej odczytałem w poprzedniej opinii. Szanowni Państwo, myślę, że już bardzo dużo na ten temat zostało powiedziane, także proponuję przejść do głosowania projektów uchwał. Proszę, pan radny Kasiński. No może powinien być już Państwa wniosek formalny, ale składam wniosek, aby pozytywnie za Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące utworzenia zadania na budowę szkoły w Kleszczowie. Te, które zostały odrzucone na komisji. Pan wniosek, Szanowni Państwo, propozycja zmiany do projektu uchwały, ponieważ projekty uchwały są przygotowane zgodnie z opinią Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w tych projektach nie znalazły się środki na budowę szkoły, na utworzenie zadania budowa szkoły podstawowej w Kleszczowie. Tak, Szanowni Państwo, radny pan Karasiński złożył wniosek o zmiany. Czego przegłosować, panie radny? Zrobiło to, się załączyło. Pozytywnego zaopiniowania. No bo rozpatrzyłem. Nie, nie, nie. Nie, pan radny wniosek o pozytywne zaopiniowanie. Tak? Panie Przewodniczący, pierwszego ma wniosek z komisji przygotowany. Taka jest procedura. Jeżeli wniosek z komisji zostanie przyjęty, jego wniosek będzie bezzasadny. Jeżeli zostanie odrzucony, będziemy go głosować. Pani mecenas? No tak. Mogę zapytać, czy podczas głosowania projektów uchwał mamy opinię komisji, czy pierwszeństwo ma opinia komisji? Czy wniosek radnego, o propozycja zmian w projekcie uchwały? Który jest dalej idący? A nie można tego rozróżnić. Oba jednakowo idą. No ja. Oba jednakowo idą daleko. To nie są. To wystarczy głosować. Nie lecę. Ale jeżeli nie uzyska akceptacji projektu uchwały, to wtedy będziemy głosować wniosek radnego i tak jak w kolejnej rzeczy. No jak co na czym domyśleć? Proszę głosować, panie przewodniczący. Głosowanie stanowiska komisji, jeśli zostanie odrzucone, nie będzie musimy przyjąć wniosek komisji. Zmiana uchwały. A jak nie uwagi, to będzie głosowanie. No ale jeżeli, proszę Państwa, to jest nie tak, bo jeżeli wniosek na przykład upadnie, to co, nie potrzeba wtedy głosować projektu tamtego, tak? To jest błąd. To jest błąd. Będzie głosowany bez tej zmiany. Przecież albo stąd zmian. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że głosujemy teraz tylko ten konkretny wniosek jako zmiana do proponowanego projektu uchwały przedstawiona przez pana radnego Karasińskiego. Jeżeli ta zmiana nie przejdzie, głosujemy uchwałę w kształcie takim. Szanowni Państwo, mamy wniosek radnego Karasińskiego o pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie budowy
Zmiana w projekcie uchwały poprzez pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie budowy szkoły podstawowej w Kleszczowie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Jakie? Wniosku były przedstawione na komisji. Według wniosku z komisji, tak? Według wniosku z komisji, na sesję. To są dokumenta, które otrzymała Rada. 5 i 6. Dobrze, Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku radnego Karasińskiego, proszę podnieść rękę, czy ktoś przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie działa ci, co się przycisk. Przy 5 głosach za, 8 przeciw i to wszystko. Wniosek został odrzucony. Przechodzimy do głosowania projektów uchwał. Na początek WPF, Szanowni Państwo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Kleszczów na lata 2017-2020 zgodnie ze stanowiskiem Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Środowiska? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 10 głosach za, 2 wstrzymujących, 1 przeciw, uchwała została podjęta. Kolejna uchwała, Szanowni Państwo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kleszczów na 2017 rok zgodnie ze stanowiskiem Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kleszczów na 2017 rok zgodnie ze stanowiskiem Komisji Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja zagłosowałem, tylko zobaczę. W 10 głosach za, 3 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Proszę, pan radny Kuśmierek. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, w związku z tym, że wniosek o budowę nowej szkoły uchwał, chciałbym zgłosić wniosek o remont i rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej w Kleszczowie. Szanowni Państwo, czyli rozumiem, Panie Radny, że dyskutuje Pan o co? Otworzenie zadania w budżecie? Otworzenie zadania, to znaczy pod nazwą rozbudowa i remont szkoły podstawowej. Ale co to znaczy? Podejmijcie uchwałę, nie jest. Ten wniosek nie reguluje. To wprowadzą na następnie. Panie Przewodniczący, na następnej sesji można wprowadzić zmianę projektu uchwały. Panie mecenas, czy Rada może wnioskować do wójta o utworzenie zadania w budżecie? Oczywiście, radny może, tylko Rada. Szanowni Państwo, no pisać można o wszystko, natomiast inicjatywę... Decyzja będzie należała od pana wójta. Ma tylko wyłącznie pan wójt. Zmiana w budżecie. Jako? Ale zaraz. Pani Zmiana, zmiana w budżecie? Ja mogę... Pan inicjatywę uchwałodawczą ma tylko i wyłącznie wójt jako organ wykonawczy i jednostki. Natomiast pisze na... W zakresie zmian w budżecie. Zmian. No, tego pani oglądało. Pan wniosek, panie wójcie. Nie ma, nie jest na realizację tego zadania. Teraz. No
Dlatego padł wniosek, dlatego jest wniosek o utworzenie zadania w budżecie. Proszę o spokój. Został złożony wniosek przez pana radnego Kuśmierka o utworzenie zadania w budżecie remont i rozbudowa szkoły podstawowej w Kleszczowie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie przewodniczący, przy 8 głosach za, 3 przeciw, 2 wstrzymujących się, wniosek został przyjęty. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Wnioski to akurat pan ma na końcowym etapie dzisiejszego posiedzenia. Państwo podjęliście uchwałę wcześniej o kierunku działania i teraz związanych ze szkołą. Teraz jakiś wniosek przybył. Dlaczego ten wniosek zobierze? Bo ja nie bardzo rozumiem. No, panie mecenas, to przecież podejmijcie uchwałę. Nie dziś tak, bo musi być tryb zachowany, chyba, zmiany uchwały. Nie, to nie do niczego, nie jest czas. Gwoli wyjaśnienia, bo taka była, taki sens mojej wypowiedzi był, to nie jest wniosek zobowiązujący wójta do niczego. My to doskonale rozumiemy. No my rozumiemy to doskonale. My w tym momencie, pani mecenas, tylko prosimy. Oczywiście. Pozważenie możliwości akceptacji takiego wniosku. Że nie było takiej sytuacji, że nic nie robimy, no. Oczywiście. To jest na dobra, ale tak to nie. Powinna być zachowana jakaś konsekwencja. Skoro Rada nie przyjęła projektu budowy nowej szkoły, to musimy iść w kierunku rozbudowy. Panie przewodniczący, ja wniosek formalny. Proszę przejść do następnego punktu obrad dzisiejszych, bo jest godzina poważna. Zostało wszystko przegłosowane, reasumpcji nie ma, więc proszę do następnego punktu. Myślałeś, jak ci porządził. Proszę o spokój. To ja powiedziałem, wniosek formalny. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu dziennego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wdrożenia zgody na wydzierżawienie przez gminę Kleszcz nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kleszcz. Szanowni państwo, mają państwo w materiałach. Pani mecenas, mam kolejne pytanie. Czy z wszystkich projektów uchwał? Dobrze. Czyli wykreślamy ten zapis przez zawarcie stosownej umowy? Szanowni państwo, mają państwo w materiałach. Przewodniczący, czy ja mogę zgłosić wniosek? Proszę. Proszę, nie wiem, pana Roberta albo któregoś pana, żeby wyłączył klimatyzację, bo wie tutaj z tyłu na plecy. Mój wcześniejszy głos poprosimy. Nie znalazł akceptacji, ale teraz proszę jeszcze raz. Nie chcę też tak wieje. Ale to było inne trybie. Nie, no wieje po plecach strasznie. Wieje, bo my się boimy, pani radna. Ale nie każdy jest uzbrojony w naturalną ochronę, panie radny. Ja. Jeszcze mam to na klasy. Szanowni państwo, proszę o spokój. Nie, Mareczku nie zrobił. Wniosek pani radna, tylko zostanie na chwilę zrealizowany. Przechodzimy do kolejnego punktu. Mamy tutaj wniosek z odwarku w związku z kończącą się w dniu 26.09.2018 roku umową dzierżawy z Solpark Kleszczu spółka Azotna Dzierżawa Hotelu Solpark mieszczącego się przy ulicy Sportowej 3 referat majątku gminy przedkłada projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia w celu kontynuacji umowy.
Panie kierowniku, proszę kilka słów. Proszę Państwa o spokój. Umowa kończy się 26 września tego roku. W tym momencie jest to ostatni dzwonek na podjęcie uchwały celem kontynuacji umowy z Orzechem. I to chodzi o tą starą część. O, tak, chodzi o stary hotel znajdujący się po drugiej stronie. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Środowiska zajmowała się tą sprawą i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 7 głosami za, tak, nikt nie był przeciw. Na wydzierżawienie na okres 5 lat na podstawie kolejnej umowy dzierżawy przez gminę Kleszczów na rzecz Solpark Kleszczów nieruchomości zabudowanej obiektami hotelu Solpark. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kleszczów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez gminę Kleszczów nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kleszczów. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę powiedzieć rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeciw. Przy 13 głosach za uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów, obszar Rogowca. Również mają Państwo na swoich materiałach. Tak. Obręb Rogowiec. Panie kierowniku, Pan nam coś może powiedzieć w tej sprawie? Pana Marcina Zioła. To jest uchwała, która jest związana z inwestycją, którą rozpoczęliśmy już, czyli z rozbudową domu kultury w miejscowości Rogowiec. Teraz po przyjęciu już pewnych rozwiązań, po przyjęciu koncepcji, projekt jest mocno już zaawansowany. Okazuje się, że zapisy w studium i planie miejscowe na miejscowości Rogowiec blokują w pewien sposób na tą inwestycję. W związku z tym, że ta rozbudowa sale na imprezy wychodzi nam z terenu, który jest przeznaczony w planie pod zabudowę, generalną. W związku z tym chcą utrzymać jakby tą koncepcję, którą kiedyś już zatwierdzili, która była przedyskutowana z mieszkańcami, która była zatwierdzona, to powinniśmy przystąpić do zmiany i w tej fragmencie zmienić. Ten obszar, jak Państwo spojrzycie na załącznik, to jest obszar tylko i wyłącznie prawie gminnej, na której jest zlokalizowany dom kultury i te plasy zabaw. To jest działka gminna. I tego obszaru ta zmiana będzie tylko i wyłącznie dotyczyć. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Ochrony Środowiska również zajmowała się tym tematem. Zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w tej sprawie. Jeśli nie ma pytań, Szanowni Państwo, powinny przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Kleszczów w obrębie Rogowca? Proszę powiedzieć rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 11 głosach za, uchwała podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11. Rozpoczęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów w obszarach tej gminy. Poproszę Panie kierowniku również wprowadzenia. Proszę Państwa, parę słów wprowadzenia, bo ten projekt uchwały i projekt uchwały następnej to jest konsekwencja pewnych ustaleń, które miały miejsce na poprzedniej sesji Rady Gminy w czerwcu. Bo w czerwcu również, jak pamiętam, wpłynął wniosek z PGE z kopalni w sprawie zmiany studium i zmiany planu miejscowego dla terenu.
który ma być przeznaczony pod wyrobisko, czyli mówiąc w skrócie, tak zwany wysad sałów. Na poprzedniej sesji my taką informację Państwu składaliśmy z opinią, czy tutaj będzie, czy jest przychylność Rady nad podejmowaniem tych uchwał. Była opinia, że tak. I w związku z tym przygotowaliśmy dwie uchwały o zmianę studium i zmianę planu. Tutaj w załączniku graficznym jest teren pokazany, który jest objęty tymi uchwałami. Jest to teren, przez który przebiega gminna droga, czyli obwodnica Kleszczowa. I jest to teren tak zwany wysad sałów. Zgodnie z wnioskiem, jaki składało PGE do terminu. Zamknął droga. Dziękuję. Wiszła, proszę Pani Radną Targowską. Na komisji, panie przewodniczący, zgłaszałam wniosek, żeby udostępnić nam ten wniosek i również zadawałam pytanie, na jakim etapie jest kwestia porozumienia, ponieważ uważam, że podjęcie przez nas uchwały i akceptacja dla zmiany w planie będzie skutkowała tym, że PGE będzie mogło starać się o koncesję. Niemniej jednak no, dyskutowaliśmy i tutaj była chyba dwa lata temu albo rok temu dyskusja nad realizacją drogi przez WKO i nad zadaniem. I mam pytanie, czy w zamian za podjęcie tej uchwały jakieś w zamian za to będą pozytywy dla gminy, będzie zgoda na realizację tego zadania, który jest od wielu lat już w planie przestrzennego zagospodarowania. Czy nie powinniśmy tej uchwały podejmować po porozumieniu, o którym tutaj też mowa była już chyba z półtora roku temu? No pominę fakt, że podjęliśmy w tej kadencji uchwały, że nie będziemy zmieniać planu ani studium, ale to już jest inny temat na bieżąco i tak jak się okazuje, że mimo podjęliśmy uchwałę, że wszystkie plany mamy aktualne, że studium jest aktualne, to i tak sukcesywnie takie uchwały podejmujemy, ale w tej konkretnej sprawie mam pytanie, czy po pierwsze chciałabym zobaczyć ten wniosek, a po drugie chciałabym informacje, jakie są ustalenia odnośnie drogi przez WKOP, bo było to ściśle związane w porozumieniu, którym kiedyś wójt nam przedkładał. Ja Państwu już częściowo mówiłem na komisji, jak sprawa wygląda. To porozumienie praktycznie, podpisanie porozumienia dobiega do końca, bo mam tam operat szacunkowy już też na ukończeniu praktycznie, bo tam były troszeczkę źle wpisane działki. Myślę, że skończymy ten operat szacunkowy, to porozumienie podpiszemy. Droga przez KOP, koncepcja była tam w trzech czy czterech rozwiązaniach. Wybraliśmy to najmniej kolizyjną. Tylko nie rozumiem pytania, czy Pani Radna chce, żeby po prostu w tym zobowiązaniu, w tym porozumieniu było zawarte to, że kopalnia w zamian ma nam wybudować drogę na własny koszt? Bo tak? Nie wiem, jak mi chodzi, jakie są ustalenia odnośnie tego, ponieważ nasza zgoda będzie powodować, że PGE będzie mogło starać się o koncesję. Natomiast wiemy o tym, że wszystkie samorządy no, negocjują i dyskutują tak na ten temat i Złoczew i inne samorządy, więc mam pytanie, czy my w zamian za to no, chociażby uzyskamy zgodę na budowę drogi przez KOP, której no, w pierwszym punkcie Komitetu Wyborczego była zadanie i tak dalej, więc no, czy my mamy tak po prostu bez żadnych ustaleń podejmować tą uchwałę? Czy są w zamian za to jakieś ustalenia, że my wyrażamy zgodę na realizację, czyli jeżeli my podejmujemy decyzję, że zmieniamy plan z innym przeznaczeniem, to znaczy, że konsekwencje tej dzisiejszej decyzji będą takie, że zgadzamy się na likwidację naszej obwodnicy, wszystkich tamtych inwestycji, które tam są i tak dalej, bo taka będzie konsekwencja, bo zmieniamy przeznaczenie tego terenu. Więc wydaje mi się, żebyśmy albo wstrzymali się z tą decyzją do kwestii podpisanego porozumienia, albo ja oczekuję
informacji od pana, jakie są ustalenia, co w zamian za to nam się proponuje. W zamian za to proponuje się nam to, co państwo mieliście wcześniej pokazane te porozumienie. Te wszystkie kolizje po prostu, które ma elektrownia kopalnia usunie na własny koszt. My projektujemy tę drogę spec ustawą. Wchodzimy i nas kuszą. Wszystko. Za tą drogę obwodnicy nam wypłacą pieniądze i będzie to droga, musimy kategorię tej drogi zmienić na kategorię wewnętrzną, bo w tej chwili jest publiczna, także ona nie może iść do sprzedaży. Musi być zmiana i państwo musicie taką uchwałę podjąć o zmianie kategorii drogi. I w tym momencie przystąpimy do realizacji finansowej za drogę. Mamy obecnie w granicach 22 milionów z jakimś kawałkiem, już dokładnie nie pamiętam. To te wszystkie linie energetyczne gazociąg przeniosły na własny koszt. Tak jest to napisane w porozumieniu. I nie dla tego problemu wpuszczając teraz pan na teren w tej chwili zakładu górniczego, żeby połączyć tą drogę w stronę elektrowni. A tutaj, czy państwo chcecie w tej chwili takie warunki negocjacji kupieckiej zastosować? Ja nie mogę w zamian oficjalnie mieć jakieś rzeczy, no bo to nie jest do tego. Dobrze. A ten wniosek można zobaczyć? Wniosek to jest, tak? Nie, wniosek to jak najbardziej można zobaczyć. Tak był przekazany przez... Tym jak państwo nie podejmiecie tej uchwały w zmianie studium i w planie zagospodarowania, to pewnie wystąpi do wojewody, wojewoda zrobi to, my zapłacimy. Także to nie ma, ja tu nie mogę zobligować jakby... A kto teraz będzie płacił? Słucham? A kto teraz będzie płacił? Nie no. To za plan płaci. To za różnicę. Taka różnica. Nie no, taka jest różnica, panie wójcie, przepraszam, ale jeżeli jest wniosek jakiejś osoby, to ta osoba wnioskując ma obowiązek zapłacić, jeżeli my wystąpimy. No dobrze, ale za zmianę pani Jara, doskonale pani wie, że obsadem sobym jest 100 milionów ton węgla, za które do budżetu trafi do gminy 100 milionów złotych. Także no tutaj byłoby nierozsądne chyba i inny sposób postąpić. Także no, to jest dobra wola na pewno gminy, że robi ten plan. Tak? No, plan będzie nas kosztował, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale to jakieś tam powiedzmy tysiące złotych. Czy my tracimy, no. Skoro mamy takie negocjować, to ale po prostu mówię takie negocjacje kupieckie. To, co mamy w porozumieniu, co państwo kiedyś przedstawiałem, to jest zawarte i to będzie dotrzymane. No. Nie do porozumienia. Myślę, że powinniśmy, no, skoro pani też porusza temat Złoczewa, no tak, oni tam bardzo chętnie, tylko teraz nie wiem, czy oni mają, nie mają decyzji, czy mogą wstawać, czy mogą wstępować o koncesję. A z tego, co mi wiadomo, to tam mieszkańcy chcą. Proszę pan radny mądrze. Chciałbym zapytać, jak studium plan będzie pójdzie zawarte, to w ogóle nie będzie negocjacji. Co z mieszkańcami Dębiny, jeżeli ustalimy ten plan, będzie, czy ta droga przez Dębinę będzie już zamykana, czy droga przez Dębinę to jest całkiem inna sprawa, to że nie wiem co. O tej drodze nie wiem, tam chcę wrócić do budowania, bo ja się prawie tam nie korzystało. Z poprzednich władz miałem zapewnienie, że ta droga będzie do 2028 roku nie ruszona, dopóki się mieszkańcy z Dębiny nie wyprowadzą. Do 2028, ale w tej chwili ja nie wiem, to podciechu tej wiadomości, że to jest pewne. Sukcesywnie. No tak, najpierw musi być ta zbudowana, tam to może będzie zamknięta. Mówimy o wodnicy, ale to przez Dębinę, to jest do drewna. Czy Dębiny będą jeździć tędy? Szanowni Państwo. Ale tam przejazd z Dębinę, droga przez Dębinę będzie istniała. A dopóki się mieszkańcy nie wyprowadzą. Takie było zapewnienie, pamiętam, kopalnia. Panie Sołtysie, mam pytanie, czy mieszkańcy Dębiny mają jakieś narzucone przez PGE terminy, do kiedy mają się wyprowadzić, czy to nie jest ustalone? Na razie żadnych terminów nic nie wiadomo. Dziękuję. To mówię, tak, wtedy jak rozmawialiśmy, to był czas do 2028 roku. Przedłużono zły czas, że tam mogą ruszyć ewentualnie jakieś złoże. Czy zrobią to wcześniej, czy później, trudno mi tutaj się skończyć. Następny węgiel jest w tej chwili pobierany z tej ściany południowej nawet, tak? Pomieszany jest do tego węgla ze Szczerbcowa, no bo Szczerbcowa jest takiej jakości.
No i że może być tak, że to może być na przykład 2038. To jest takiej pewności, że to tak będzie, tak? Ale na pewno droga nie będzie zlikwidowana, póki będą mieszkańcy. Proszę o spokój, proszę Pani Radna. Jeszcze mam jedno pytanie. Kiedy był temat tych porozumień, to Pan Wójt mówił, że nie może być realizowana droga z ustawą przez GOP. Teraz Pan mówi, że będzie realizowana specustawą? Ja tak nigdy nie mówię, a zawsze mówię specustawą. No jeżeli specustawą, to przecież... Dlatego cały czas to... łaski nie robi, tak? No robi łaski, bo dobrze. Jeżeli te przeniesienia... Mam pytanie, droga przez GOP będzie specustawą realizowana, tak. To dlaczego jeszcze do dzisiaj nie ma na przykład jakiegoś zadania w budżecie, czy coś takiego? Pamiętam, od 2010 roku mieliśmy to zadanie w budżecie, budowa drogi przez KOP na projekty i tak dalej. Czy na dzisiaj, koncepcję. Tak. Czy dzisiaj one są i dlaczego nie realizujemy, jeżeli jest to droga przez KOP realizowana ustawą, specustawą? Dlaczego nie jest realizowana, skoro mamy ją realizować jako zadanie specustawą? Ale panie Radny, jak podpiszemy porozumienie, to będzie łatwiej nam nawet specustawą. Wchodzimy w zakład górniczy. Tam jest naprawdę wiele rekolizji, które mogą być przeciągane przez zakład przez wiele lat. I no, jeżeli takie będziemy warunki stawiać, to oni też powiedzą, że my to na przykład przyniesiemy swoją infrastrukturę wtedy, kiedy zakończymy naszą tą inwestycję, tak jak tu dzisiaj jest budowane sarkofagi, idą te popioły na czyżu, no to po prostu ich nie przeniosą. Tak? I możemy cały czas się przepycha, tylko ile to będzie lat trwało, nawet idąc specustawą. Specustawa drogowa to jest co innego, jak się zajmuje po prostu w terenie, a co innego, jak się robi zakład górniczy, tak? To są całkiem inne sprawy. Łatwo się to Panu mówi, że te sprawy przyjmą. No niestety, mieliśmy kilka spotkań, są tam ludzie od takich rzeczy, po prostu twierdzą, że to będzie trwało i tak przeniesienie ich infrastruktury i około trzeba. To ostatnie tylko pytanie. Panie Wójcie, od 2004 roku jest ta droga przez GOP w uchwale zmieniającej plan, w studium i tak dalej. Teraz Pan mówi, że chcemy ją realizować przed ustawą. Tam wydaje mi się, że tyle lat czekaliśmy na realizację tej drogi z uwagi na to, że była wcześniej dziura, później była zasypywana, później był czas na uleganie tego terenu i tak dalej. Natomiast no nie wiem, po co nam jest zgoda, skoro mamy w planie, mamy ustawę i chcemy to realizować. Pani, dokładnie Pani wie, jakie było nastawienie poprzedniej rady. Miała być to realizacja przez PGX. Oni się nie zgodzili na takie coś, bo te roszczenia, do których może Pani dążyć w tym momencie, żeby gmina pozyskała od PGX, to no jeszcze dawno przedawnili. Działki dzisiaj są nierobione, to są skarbu państwa. Musimy je komunalizować w jakiś sposób, żeby dopytywać się, tak? Bo to nie są działki PGX-y, tylko mieszkają państwa. To jest wszystko nieunormowane i ja nie widzę jednego rozwiązania. Idziemy po prostu taką drogą, żeby to rozwiązać wspólnie te problemy. A my będziemy stawiać warunki, ja też postawiam warunki, że na przykład nie zamkną tej infrastruktury do tego czasu, a zrobią to w później. Jeżeli mamy to przekładać, to przekładajmy. Podpiszemy porozumienie i zaczynamy po prostu projektowanie, tak? Wspólnie razem z PGX-y. Czyli z elektrownią przesłuchaj. To już jest praktycznie dokonane. Wiele uwag było do wcześniej do porozumienia, że cały czas wracamy do tej sprawy, żeby jednak to PGX zrobiła. Niestety mi twardy wyraźnie wie, że nie zrobił. Musi zrobić przemysł. Te roszczenia, które gmina może żądać i tak wcześniej poprzednia zażądała, to po 5 latach ono już nie istnieje. I tutaj... Mamy zawsze budżet te pieniądze, mieliśmy takiej wielkości, żeby wystarczało to na koncepcję i jakieś opracowanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, Szanowni Państwo, Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa.
Państwa Ochrony Środowiska również zajmowała się tym projektem uchwały. 5 głosami za, 1 wstrzymującym się, 1 przeciw. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. Proponuję przejść do głosowania. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczów? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Się wstrzymał. 17 głosach za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym. Uchwała została podjęta. Wolne miasto Gdańsk. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu numer 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wyrobiska oraz zasadu samego Dębina. Bardzo proszę, Panie Kierowniku. To jest chyba to samo, tak? To uchwała dotyczy miejscowego planu, to dotyczyło studium, to dotyczyło planu. Teren jest dokładnie taki sam. Przeznaczenie musi być takie samo. Dziękuję. Czy są pytania? Komisja Budżetu Rozwoju Rolnictwa i Środowiska również 5 głosami za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wyrobiska oraz zadowolonego Dębina? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11 głosach za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu nr 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Mają Państwo w materiałach opinie związków zawodowych, projekt uchwały, poprzednią uchwałę, opinie komisji. Bardzo proszę, Pani Kierownik. W tym regulaminie tutaj w paragrafie 10 dodaliśmy ustęp 5 w celu doprecyzowania szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w przypadkach, gdy jest usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela i w dniach wolnych ustawowo od pracy. Tu jest dodany ten ustęp. Więc żeśmy tutaj nic nie zmieniali. Nie ma to żadnego wpływu. Państwo dyrektorzy też złożyli opinię, zaakceptowali pozytywnie tą zmianę. Więc jakby to tak doprecyzowanie, w jaki sposób mają wyliczać te wynagrodzenia. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych Obywatelskich również zajmowała się na swoim posiedzeniu tym tematem. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do studiów lat motywacyjnego, tak jak czytałem na początku. Proszę pana radnych Henryka. Ja mam tylko pytanie z tego powodu, że nie jestem członkiem Komisji Spraw Społecznych. Mam pytanie, czy to są regulacje wynikające z karty nauczyciela, czy to są nasze wewnętrzne regulacje tutaj? To są przepisy, które... Znaczy precyzyjnie... Tak. Przepisy tutaj wynikają, znaczy sposób, który żeśmy tu przyjęli, jest uwzględnia zapisy karty nauczyciela. Ale to nie w ten sposób. Doprecyzuję, nakazuje czy nie nakazuje? To jest regulacja gminna z karty nauczyciela, a druga część to jest regulacja ministra na podstawie karty nauczyciela. Ten sam artykuł 30 mówi, na przykład płacę zasadniczą ustala w tabeli minister, a dodatki typu te, które, o których mówi pani kierownik, ustala rada gminy. Czyli to jest ta część gminna regulacja. To było jednakowo wszystkie szkoły, jeszcze tutaj doprecyzowanie. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo
detali, materiały z Komisji Spraw Społecznych. Tutaj mamy ocena działalności jednostek oświatowych, analiza sprawozdań przedszkola, szkoły. I możemy się z nich dowiedzieć, jeśli Państwo oczywiście w ogóle komisji na pewno analizowali, że no, tak jak Pani Radna Szczęsna zauważyła wcześniej, nasze szkoły bardzo dobrze funkcjonują, przedszkola również, a na przykład z tego sprawozdania mogą się dowiedzieć, że nasze przedszkolaki uczęszczają na zajęcia tańca towarzyskiego. Nie wiedziałem, że takie zajęcia się odbywają na naszych przedszkolach. Jeszcze trochę będziesz wiedział. Puszcza Nowica, na przykład, pobawić, nie? Prowadzone są zajęcia dwujęzyczne z nauki angielskiego. Tak jak Pani Radna Szczęsna mówiła, nasze szkoły na dosyć wysokim poziomie klasyfikują się, jeśli chodzi o egzaminy. Średnia w szkole podstawowej w Kleszczowie ponad 4,20, średnia szkoły klas 1-3 ponad 80% ilości przyswajanej wiedzy przez najmłodszych naszych uczniów. Do tego myślę, Szanowni Państwo, że możemy się szczycić wynikami naszej oświaty, możemy być dumni z tego, jak ona funkcjonuje. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania w tym punkcie? Bardzo proszę. Jeśli nie ma, proponuję przejść do głosowania uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Kto z Państwa jest za, przyjęciem rękę swój przycisk. Kto jest przeciw, się wstrzymał. Przy 13 głosach za uchwała podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 14. Punkt ten wynika z planu pracy Rady, który przyjęliśmy na początku roku, ocena sytuacji w kleszczowskim rolnictwie. Wystąpiliśmy o zapytaniem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Państwo mają w materiałach, mam tutaj przedstawione dane dotyczące wsparcia rolników w zakresie odszkodowań z tytułu działań, że tak powiem, brakuje mi słowa. Przedstawiam następująco, w roku 2015 pomocy udzielono 176 rolnikom na kwotę 267 943 zł. W roku 2016 z pomocy skorzystało 142 rolników na kwotę 218 163 zł. Na dzień 21 sierpnia 2018 roku pomocy udzielono 126 rolnikom na kwotę 201 263 zł. Czy mają Państwo, Panie Radny, czy mają Państwo pytania w tym punkcie? Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu 15. Szanowni Państwo, na tabletach mają Państwo troszeczkę inaczej niż w materiale papierowym, jest po prostu błąd. Tak, więc punkt 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w poprzednich sesjach. Nie. Dobrze, tak. Panie Radny, Pan ma tak samo jak ja w programie, to jest zamienione, jest po prostu błąd. Dobra. Więc teraz punkt odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach. Zamiana. Szanowni Państwo, mamy odpowiedź referatu inwestycji gminnych. W nawiązaniu do złożonego przez przewodniczącego Rady Gminy pana Michała Michałka 11 kwietnia 2017 roku,
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Rozwoju Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Komisji Spraw Społecznych wniosku o przesłanie do Komendy Powiatowej Policji pochodzenie pisma z zapytaniem o przyjęcie obsługi monitoringu wizyjnego wybranych miejsc w gminie Kleszczów, referat inwestycji gminnych. Z załączeniem przekazuję otrzymaną w dniu 20 czerwca 2017 roku odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Mają Państwo te materiały przed sobą. I tak jak wynika z tego pisma, odpowiedział nam Pan Komendant, że Policja w Bełchatowie jest zainteresowana współpracą w tym zakresie, ale pod pewnymi warunkami, też potrzebują z naszej strony pewnego wsparcia, żeby mogli się zająć tym monitoringiem. Ja może nie będę tego pisma odpowiedzi czytał w całości, Państwo mają to przed sobą. Myśmy wypracowali na Komisji Budżetu, Rozwoju Rolnictwa i Środowiska wniosek do Pana Wójta o budowę monitoringu na terenie gminy. Pięcioma głosami za komisja wnioskowała o podjęcie dalszych działań zmierzających do wybudowania monitoringu na terenie gminy Kleszczów. Teraz liczymy na Pana Wójta, że w tej sprawie coś przewinie dalej. Czy Pan Wójt mówi, że policja nie wyraziła zgody? Nie, Pan Wójt tak twierdził wcześniej, teraz mamy czarno na białym, że policja jest zainteresowana. Że rzeczywistość jest zgoła inna. Ale teraz weźcie pod... Gdyby nie monitoring, to tych czterech łebków by nie zapali. A monitoring, panie Pawle, dużo. Na pewno jest potrzebny. Proszę nas poprzeć tak gorąco. Panie radny, od samej początku kadencji wnioskuję o budowę tego monitoringu. No. Prawda? Ale mówię, w tym przypadku pana gości będzie liczył, bo pan jest fachowcem tej dziedziny. No, może nie w tej. Szanowni Państwo, mamy również odpowiedź na wniosek w sprawie wartości księgowej Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Mają Państwo przed sobą tę odpowiedź. W odpowiedzi na wniosek z 36 sesji Rady Gminy Kleszczów, która odbyła się 27 czerwca 2017 roku, informuje, że wartość księgowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie wraz z infrastrukturą i wyposażeniem wynosi 8 971 759 zł. Taką sobie odpowiedź z referatu. Czy są pytania? Jeśli nie ma, Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 16. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Ja mam jedno pytanie. Proszę. Nie ma wójta, ale tutaj. Chodzi mi o te dwie drogi policji, które tam były no, pieniądze dokładane, bo źle były zaksięgowane, tak? 400 coś tysięcy, czyli droga w stronę Rowcy i droga koło parku, tam taka eska. Czy to już jest uregulowane i czy można liczyć, że... I która firma wygrała, czy Belgi kiedy wejdą na roboty? Powiem pan, no zaczyna się to trochę ślimaczyć, panie kierownik. Pan radny nie nie nazywa, to firma, która wygrała przetargi, pisała z nami umowę. Odstąpiła od pisania umowy. No. Powtarzaliśmy tą sprawę przetargową i stąd te 3-4 miesiące. Ale drugi raz ona też wygrała, ta sama, tak? Nie, drugi raz wygrała firma Dorku, umowa jest już podpisana i myślę, że firma powinna na chwilę zacząć pracować. Dobra. Ale lepiej realizowała firma drogi. Na te dwie, koło do Roksy i do koło parku tam, tak? Tak, dobrze, dziękuję. Proszę, pan radny Krawczykowski. Ja mam pytanie do kierownika Roberta. Kierowniku chciałem zapytać, na jakim etapie jest projektowanie inwestycji w Kleszczowie, czyli z boiska do Strzelnica, w tym roku będziemy mogli ogłosić przetarg. Tak, to wiem, dokumentacja była, że jest na wątpię pozwolenie. Projekt jest, tak jak już wszystko zatwierdzamy, to projekt jest skończony, nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, bo już trwa procedura. Będziemy się mogli ogłosić przetarg. Mamy mnóstwo różnych teraz przetargów. Jeżeli pozwolą na jakieś moce, to być może, ale nie mogą być. To zależy od tego, jak będzie nam się będą nam postępować inne decyzje. Każdy pożar jest zaplanowany, jest na pewno na przyszłość. Panie Robercie, chciałem zapytać, bo dochodzą do mnie takie niepokojące plotki, że nie będzie remontu i rozbudowy Solparku.
to, co przyjmowaliśmy uchwałą, ten projekt tutaj przy ulicy Sportowej. Czy to jest realizowane, czy coś się dzieje w tym temacie? Jest realizowane. Nie wiem, co się dzieje, na pewno jest realizowane. To są prace projektowe. Nazwijmy to, że trochę się ślimaczą. Dlatego, że były uzgodnienia z generalnym projektantem. To muszą być takie uzgodnienia, jeżeli chodzi o architekturę. Generalny projektant trochę pozmienia tą koncepcję, którą sobie wypracował. Doszliśmy już jakby do ostatecznej wersji, z tym, że ten okres trochę się przedłużył. Ale cały czas są kontynuowane. Dziękuję bardzo. A teraz mam pytanie do pana wójta. Panie wójcie, docierają do mnie bardzo niepokojące informacje od rodziców, dzieci, które uczestniczyły w wyjeździe wakacyjnym. Teraz ostatnio klasy szkoły podstawowej, rodzice narzekają na bardzo kiepskie warunki, w jakich dzieci przebywały. Pokoje po 5 łóżek, jedna szafa, przejście półmetrowe pomiędzy łóżkami. Nie chcę tutaj rozwijać tego, ale tam są i kwestie grzyba na ścianie i innych tematów. No niestety, ale i szawica. Braku telewizora na całym obiekcie, w szawicy. Zachowania opiekunów, którzy w niewybrednych słowach zwracali się do tych dzieci, tego, że sporo rodziców pojechało na własny koszt na wybrzeże i swoje dzieci przywiozły przed końcem pobytu. Docierają również do mnie informacje od członków Młodzieżowej Orkiestry Dante, którzy byli bodajże w Ustce, jeśli się nie mylę, że warunki były podobne, że jeszcze się, jak tyle lat orkiestra istnieje i jeżdżą, jeszcze się nie spotkali, żeby w takich warunkach przebywali. Pojawiają się również takie sugestie, że firmy, które, może nie firmy, ale ludzie, którzy tam pracują, potrafią zarzucać tym uczestnikom, tym dzieciom, że skoro płacicie tam jakieś grosze za wyjazd, to czego się spodziewacie, tak? Takie informacje też do mnie docierają. Więc panie wójcie, chciałem zapytać, czy pan wie o tej sprawie, czy może również pan nie słyszał o tych wydarzeniach, bo naprawdę jest to duży problem, bo duża, spora grupa rodziców się do mnie zwraca, prosi o interwencję i o poruszenie tego tematu, co właśnie czynię. I jeśli chodzi, bo oczywiście w mojej ocenie odpowiedzialny jest za gminny ośrodek kultury, bo to on jest organizatorem tego wyjazdu. I chciałem w tej okazji również zapytać, czy znana jest panu sytuacja, że pracownicy gminnego ośrodka kultury odchodzą z pracy masowo? Co jest przyczyną, czy pan może wie i jakie kroki ma pan zamiar podjąć, jeśli chodzi o jakość tego wyjazdu naszych najmłodszych dzieci? Nie tylko, ponieważ orkiestra również, członkowie orkiestry narzekali, młodzież przebywająca w Bułgarii również ma masę zastrzeżeń. Więc chciałem zapytać pana, jakie pan ma zamiar podjąć kroki, jakie konsekwencje wyciągnąć i w stosunku do kogo, jeśli chodzi o atmosferę w Gminnym Ośrodku Kultury, o odejścia tych pracowników z pracy i o sytuację na tych wyjazdach. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, do mnie też dotarły te informacje. Jesteśmy w trakcie sprawdzania tego wszystkiego, co odbywało się, na jakie te przetargi były odbywane, jak komisja przetargowa pracowała. I myślę, że po sprawdzeniu tych wszystkich informacji przeanalizujemy możliwe, że konsekwencje niosą osoby, które były za to odpowiedzialne. No, trudno mi dzisiaj powiedzieć w tej chwili o tych faktach, ale mówię, jest to sprawdzane i na pewno będą konsekwencje wyciągnięte. Dobrze, a co jeśli chodzi o odejścia pracowników z Gminnego Ośrodka Kultury? No tutaj to w sprawie personalnej doskonale pan wie, że no pani dyrektor, ja nie mogę narzucać pani dyrektor, jakich ma pracowników zatrudniać, jakich ma zwalniać. No to jest decyzja pani dyrektor. Jeżeli faktycznie tam są takie sytuacje, to też to wyjaśnimy. Panie wójcie, czy ludzie sami odchodzą? No ale powody odchodzenia są różne. Ludzie zmieniają pracę, dlatego odchodzą. Ja powiem panu tak, możliwe, że może sobie też nie radzą, nie wiem. Ja nie chcę w tej chwili analizować i tutaj stwierdzenia padały. Panie Przewodniczący, doszły do pana takie głosy? Postaram się to wytłumaczyć, dobrze? Dobrze, panie Przewodniczący. Tylko tak w roli wyjaśnienia. Pracownicy odchodzą sami. Takie informacje do mnie docierają, że w
wolą być na bezrobocznym zasiłku, niż pozostać tam w pracy. Ale jeśli pan wójt deklaruje, że to rozumiem, że na najbliższej sesji dowiemy się, co było przyczyną tych wszystkich perturbacji i jakie działania pan podjął. Prawo pracy jest, ja nie chciałbym tutaj przed kamerami po prostu takich rzeczach mówić, to są prywatne rzeczy i proszę takie rzeczy nie robić przy kamerach, będzie komisja, która odpowiada za, zajmuje się takimi sprawami i to postaramy się wyjaśnić. Dobrze, czyli będziemy czekać na efekty. Bardzo proszę pana radnych Andrzej. Dziękuję. Ja mam pytanie z kolei do pani wicewójt, do pani Gut. Proszę pani, mam takie pytanie odnośnie tej kwestii również. Czy pani oglądała, przeglądała lub może była pani w komisji tej przetargowej, jeśli chodzi o przetarg i organizację wypoczynku tych właśnie najmniejszych dzieci? To jest moje pierwsze pytanie, bo jeżeli pani miała wgląd do tego, to przed chwilą tutaj słuchałem, nie chodziło o szkołę, jakie wielkimi troskami, jak wy się bardzo przejmujecie dziećmi i tak dalej, to jak można było nie zwrócić uwagi i zatwierdzić, proszę panią, mnie to w głowę nie przychodzi. Że się w ostatnim kwartale, że tak powiem, w ostatnim momencie dzieci się wysyła w sierpniu, już wiadomo, noce zimne, dzień krótki i tak dalej, a prawie dwa kilometry do plaży. A dzieci, wiecie państwo, jak są dzieci na kolonii, panie wychodzą skoszarowane i hurtem idziemy nad morze i później z powrotem. Czyli dzieci codziennie 4 kilometry, czy ta kostka, czy nie, to 4 kilometry źle przychodzi. Kto dla takich dzieci organizuje w ten sposób? I w jakich warunkach? Ja już w warunkach, bo już tu pan przewodniczący powiedział, nie chcę wracać. Tylko dwie podstawowe rzeczy. W tym trymestrze, w tym czasie się nie robi dla małych dzieci ferii, wakacji. Nigdy tak nie robiliśmy. Jak tu na komisjach społecznych byliśmy dawniej, staraliśmy się zawsze, żeby te dzieci jechały w czasie w lipcu. To pierwsze dwa pytania. I drugie pytanie, to które poruszyłem przy punkcie, jak była modlitwa na samym początku sesji. Myślę, że to będzie po raz ostatni, że pani dyrektor zabierze ludzi, którzy obsługują świetlice, którzy są prowadzącymi świetlice, domy kultury w poszczególnych wsiach i będzie ich wysyłać po dwa tygodnie na ten, a dom kultury stoi pusty, bez obsługi, bez kotory, bez niczego. Na to są pieniądze w gminie Kleszów. Byłem za pani Szczęsna i jestem za szkołą i dziećmi i na to są pieniądze i proszę zrobić w marcu czy w kwietniu przetarg na obsługę, zgłoszą się studentki czy studenci, którzy mają uprawnienia, jak robią to inne gminy, inne samorządy i w imieniu naszym mogą jechać nie te kobiety, tylko nas reprezentować mogą po przetargu wyselekcjonowani ludzie z odpowiednim wykształceniem. Również mogą do tego przystępować, bo mają predyspozycje nauczyciele, bo mają też takie uprawnienia. Też się mogą zgłosić i dorobić sobie, nie zabierać mi ludzi z domów kultury, bo się robi to, co się robi. Brak nadzoru, bałagan i tyle. To jest mój taki wniosek i sugestia, a to pierwsze, jak mówię, proszę o odpowiedź, dlaczego akurat w tym i dlaczego w ten sposób. Dwa kilometry do plaży, dziękuję. Ale mam odpowiedzieć nie o tych 2 kilometrach, tylko o przetargu, tak? Tak, tak. Proszę państwa. Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją odrębną, prowadzi zamówienia. Kierownikiem jednostki, kierownikiem zamawiającym jest tam dyrektor. Ja nie mam prawa tam uczestniczyć w tych komisjach przetargowych, od tego jest jednostka. Natomiast oczywiście mamy prawo sprawdzić, jakie zapisy były. Natomiast, proszę państwa, od lat jest wypoczynek organizowany i z roku na rok pewne kwestie były uzupełniane. To nie jest tak, że w tym roku zostało to zorganizowane po raz pierwszy. Więc myślę, że tam są na tyle wykwalifikowani pracownicy i z takim doświadczeniem, że nie popełniają takich błędów, bo opracowują to, tak? To jest ich praca i potrafią to zrobić. Najwidoczniej gdzieś był błąd trudno mi powiedzieć o błędzie, bo też nie powinnam się wypowiadać, bo też nie znam dokładnie sytuacji. Dopiero jesteśmy na etapie sprawdzania tego. Bo inne wypoczynki, moje dziecko było na Mazurach, inne dzieci były w górach. Świetnie, wszyscy chwalą. Może nie były to 3-4 gwiazdkowe hotele, to też były ośrodki. Ale tam nie było żadnych uwag.
Więc akurat no tutaj ten jeden wyjazd, który był nad morze, no rzeczywiście dochodziły tutaj uwagi, że coś było nie w porządku i w tej kwestii wyjaśniamy. Ale tak jak mówię, od tego są pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, żeby przeprowadzić zamówienie. Komisja przetargowa tam powołana wybiera oferty. Przedtem jest zobligowana do tego, żeby sprawdzić wcześniej, jakie to są warunki. I świadomie dokonać wyboru. No więc to też jesteśmy, to też wyjaśniamy. Dlaczego do takiej sytuacji doszło? Bo rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, no ośrodki powinny być wcześniej sprawdzone i te ośrodki no, powinny być adekwatne do tej kwoty, no, za którą, no, którą płacimy, tak? To nie są też jakieś wygórowane kwoty, no to są ośrodki no, takie dla dzieci i młodzieży. To nie są hotele, to też musimy o tym pamiętać. Więc to sprawdzamy, natomiast to, co Pan mówił o sierpniu, to już jest od lat, że w jednym roku jest lipiec, w drugim roku jest sierpień. Jeżeli będą takie Państwa decyzje, że mają wyjeżdżać tylko w jednym miesiącu, przecież możemy to ustalić, tak? Że przetargi mają się odbywać tak, dla żeby obejmować. Dla tych małych dzieci sierpień, końcówka sierpnia jest naprawdę nie wypał. No nie Panie Radny, no więc z tego trzeba wyciągnąć wnioski, bo wcześniej takich uwag nie było. Wcześniej też były na zmianę miesiąca. Dobrze, i to jest ten moment, żeby dokonać tutaj zmian. To, o czym rozmawialiśmy też na Komisji Spraw Społecznych, być może wcześniej przeprowadzać te przetargi, jeszcze w tym roku, tak żeby być może więcej tych ofert spłynęło, większy było no, wybór, tak, w oferentach. Pani Wójta, się nie zgodzę, tylko wiem, z Panią, bo to nie, jeśli chodzi o wyjazd w tym roku, problemy i uwagi były zgłaszane nie tylko w tym jednym przypadku, dzieci na dworze, ja mówię, członkowie orkiestry również się do mnie zgłaszają. Młodzież wyjeżdżająca do Bułgarii również ma szereg zastrzeżeń do warunków, jak przebywała. Ja odniosłam się tylko do tych dzieci, bo znana mi jest sytuacja na Mazurach i w górach, dlatego no tutaj nie mówiłam o młodzieży. Tak? Proszę pana Radny Karsińska. Dziękuję. Proszę Państwa, Pan Wójt, że wniosek może taka propozycja. Może te odbywały się wcześniej, bo wydaje mi się, że już jest na tyle doświadczony, że wiadomo, ile mniej więcej tych dzieci pojedzie i w kryteriach też można pewne zapisy poczynić, że plus minus 10% ilość osób. Jeśli chodzi o terminy, to rzeczywiście rodzice tam się skarżyli, że 16 sierpnia. Może jednym z kryteriów też powinno być, jeśli to jest w sierpniu. Żeby nie było to może w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o to. No, zwrócę się do Pana Radnego, że Pan mówi, że niepotrzebnie w sierpniu. Zawsze tak było, to jest o tyle dobre, ale rodziny też planują urlopy. Jakby te przetargi się odbywały wcześniej, wiadomo, między tymi czy na kolonie, czy na ferie. Też mogą zaplanować te wspólne. Żaden rodzic nie będzie robił swojemu dziecku naprzeciw, nie? No właśnie do tego wiecie. Może by takich sytuacji też nie było. Nie bałem, czujcie? Nie, może wcześniej. Wsadził zaraz na wakacje. Dziękuję, proszę Pani Radna Tarkowska. No też tutaj chciałabym kilka słów powiedzieć, ponieważ do mnie również zwracali się ci, którzy mieli tam dzieci na tych koloniach. I wyjaśniałam ten temat panią dyrektor, to powiedziała mi, ja nie widziałam osobiście przedmiotu zamówienia ani umowy, ale że pokoje były takie zapisane 3-5-osobowe. No niemniej jednak wydaje mi się, że nieporozumienie jest, jeżeli jest z pokoju 3-osobowego zrobione 5-osobowe. To, że w umowie były, że dopuszcza się pokoje 3-5-osobowe, to te pokoje 5-osobowe powinny być faktycznie 5-osobowe. Ale jeżeli się 4 autokary jedzie w jedno miejsce i w ośrodku jest mało miejsc, no to się z trzyosobowych pokoi zrobiło 5-osobowe i się okazuje, że jest jeden stolik mały, jest 3 krzesła, a jest 5 dzieci, tak? Tak samo kwestia jest tego, że zawsze było na zmianę lipiec, sierpień i to, co tutaj mówimy.
może być na zmianę, ale nie później niż do 15 czy 20 sierpnia, bo wiemy, że już jest inna temperatura, dzieci się szykują do szkoły i tak dalej. Nie może być, że dzieci wracają 31 sierpnia z wakacji. Kolejna sprawa, ten temat warunków poobrywanych szafek, grzyba i tak dalej wyjaśniałam. Okazuje się, że panie mi powiedziały, że one były, sprawdzały ten ośrodek w lutym. No a że był to ostatni turnus, to już ściany popisane, szafki poobrywane i tak dalej. No ja widzę, jak w South Parku dzieci przyjeżdżają na różne turnusy, ale tam pracownicy chodzą i naprawiają te poobrywane, myślę, szafki i tak dalej, że to przed przyjazdem kolejnych dzieci można było również naprawić szafkę, czy no te, ja wiem, że popisanych ścian się nie da, ale też mi nikt nie powie, że za jeden miesiąc no, grzyby urosły takie, że dzieci zdjęcia wysyłały do rodziców i tak dalej, jakie warunki w tym ośrodku były. No więc wydaje mi się, że trzeba przyjrzeć się tym specyfikacjom i tym warunkom umowy. No fakt, że rodzice płacą 250 zł, to nie jest uzasadnienie pracowników tego ośrodka, bo gmina płaciła reszta po 1500, 4 autokary, no to proszę sobie policzyć, jakie to są pieniądze dla tego ośrodka. Warunki no, takie, jakie były, no to są nie do przyjęcia. I później się tłumaczą, że no ale po ile te rodzice płacą i jakie wymagania mają. To nie o to chodzi, bo to gmina płaci z pieniędzy podatnika i trzeba zwrócić uwagę na kwestie te i na przyszłość, bo opinie o tym ośrodku też były różne. I też pani dyrektor o tym wiedziała, ale pani dyrektor powiedziała, że są pozytywne też na ten temat. Okazuje się, że tam było wiele budynków, wiele obiektów i być może trzeba na przyszłość zabezpieczyć w warunkach umowy, co zrobić, kiedy pokazuje nam się jeden budynek ładny, przyzwoity, a dzieci się wprowadza może do innego budynku, które wcale ci pracownicy nie oglądają. Co zrobić wtedy ten pracownik miał? Wysłać z powrotem dzieci? Czy powinno być przygotowane alternatywne miejsce? No trzeba nad tym się zastanowić. Tyle razy już to robimy. To nie jest pierwszy przetarg, nie jest pierwszy wyjazd na wypoczynek, więc myślę, że wszystkie te uwagi powinny być uwzględnione. Za chwilę będą zapisy na zimowiska i takich sytuacji nie powinno mieć miejsca. Poza tym, jeżeli takie już warunki były, no to co w zamian za to te dzieci miały dodatkowego? Czy ośrodek zrekompensował te, no niestety, straszne warunki i to były najmłodsze dzieci? Dziękuję. Ktoś Szanowni Państwo, Wysoka Rado, akurat przepraszam, bo w trakcie dyskusji wsiadłem ze względu na moje obowiązki, musiałem na chwilę wstawić się w pracy, ale chciałem powiedzieć, że to, co mówiła pani Tarkowska, to w dużej mierze słyszałem od mieszkańców, od rodziców. Warunki może nie były najbardziej odpowiednie, ale jedzenie na pewno było dobre. Myślę, że teraz były też jakieś tam pozytywne głosy, dużo było negatywnych, że teraz należy porozmawiać, wyciągnąć konsekwencje na przyszłość, żeby te dzieci nie cierpiały albo żeby miały jakąś rekompensatę z tego tytułu. Wiadomo, że nie można było przerwać w trakcie tego wypoczynku, tych czasów, bo tak te dzieci by nic nie zobaczyły, nic by się nie odbyło, ale moim zdaniem GOG, nie wiem, łącznie z prawnikami z Urzędu Gminy powinni jakoś zabezpieczyć część środków, nie wypłacić pełnej kwoty. Nie znam się na tym dokładnie, ale są różne możliwości. To na ten temat chciałem tyle powiedzieć. No, mam pytanie, panie wójcie, do pana. Na ostatniej czerwcowej sesji zadałem pytanie i prosiłem o wystosowanie pisma z Urzędu Gminy do pani prezes przychodni Salus. Proszę mi powiedzieć, bo nic nie znalazłem na ten temat, czy takie pismo zostało sformułowane, wysłane tutaj
do pani prezes, czy w ogóle ktoś jak gdyby bierze pod uwagę zdanie, opinię mieszkańców na temat, czy jeśli mogę to tak nazwać, jeśli źle to zabrzmi, to przepraszam, nieprawidłowościach związanych z zarządzaniem tą spółką, bo jak nie tylko mi się wydaje, ale tych nieprawidłowości jest kilka. Ja może tylko odpowiem, bo oczywiście zgłosił pan zapytanie dotyczące lekarzy i tam chodziło o pediatrów, tak? Akurat podczas ostatniej wypowiedzi w szczególności o pediatrów. No dokładnie, względu, że... natomiast dostaliśmy odpowiedź z uwagi na to, że jeszcze chcieliśmy, żeby w ten okres wakacyjny też był wzięty pod uwagę przy statystyce, bo prosiliśmy dodatkowo jeszcze o informacje dotyczące lekarzy specjalistów, ile było porad, tak szczegółowo już wypisane, ile było porad z diagnostyką i przyznam szczerze, że dopiero dzisiaj bądź wczoraj wpłynęło to pismo, nie zdążyliśmy panu tego przekazać, ale jak najbardziej przekażemy. Mogę sam podziąć. Proszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja na pewno bardzo chętnie przyjmę i zapoznam się z tym pismem. Chciałbym jeszcze tylko się zapytać, na pewno jest tutaj osoba, która zna odpowiedź na to pytanie. Myślę, że pan sekretarz, proszę mi odpowiedzieć, czy podmiot medyczny ma obowiązek prowadzenia list w każdej chwili do danego specjalisty, czy nie? List przyjęty do lekarza, tak? Ja jestem członkiem rady, znaczy nie prezesem spółki. Tak, tak, ale myślałem, że pan sekretarz posiada taką wiedzę. Wiedzę posiada. Wiedzę pan. Dziękuję bardzo. A panie zdanie? Czy powinny być listy, czy nie? Powinny mieć listy, oczywiście, a tak się nie dzieje. Żeby zapisać się do specjalisty, szanowni państwo, no to trzeba przyjść w określonego dnia, żeby być może się zapisać na przyszły miesiąc, jeśli wystarczy mi miejsca. A lista powinna być prowadzona na bieżąco. Jak załóżmy, mam dzisiaj taką potrzebę, idę zapisuję się do lekarza ortopedy. Proszę o spokój. Idę zapisuję się do lekarza ortopedy, czy to będzie za miesiąc, czy za trzy termin. Powinno mieć się na nich na tą listę. Tak odpowiem, poruszył pan bardzo ważną kwestię, dlatego że przyjęcia lekarzy zgodnie z ustawą przedstawiane są w połowie miesiąca wcześniejszego, tak, przed przyjęciami i wtedy jest otwarta ta możliwość na zapisywanie się i rejestrację. Można to nie tylko osobiście, ale też telefonicznie. Natomiast nie w jednym dniu, bo zdarzały się takie sytuacje, że ludzie przychodzili i w danym dniu do specjalisty były jeszcze wolne miejsca. Natomiast my mamy całą statystykę i rzuciłam się tylko w oczy jedno. Na ponad 2000 osób, które skorzystały ze specjalistów, znaczy skorzystały, zapisały się do specjalistów, prawie 50% nie odliczyło się na poradzie. Dlatego są to blokowane miejsca, natomiast nie ma możliwości zapisania pana za 3 miesiące, dlatego że ten termin jest jeszcze nie jest znany, tak? Wiem, że osoby, które na przykład korzystają z ciągłego leczenia, czy u kardiologa, czy u innego lekarza, zapisują się, mówią, że są, muszą w miesiącu kolejnym skorzystać z wizyty i wiem, że są zapisywane w pierwszej kolejności. To nie jest tak, jak pan przedstawia, że jest jeden dzień i koniec. Bo nawet ostatnio były takie opinie, że z dnia na dzień można było się zapisać, bo były wolne miejsca, bo ktoś zadzwonił, że nie skorzysta, bo na przykład nie było w pełni obsady do pani okulistki czy do ginekologa. Proszę o głos, panu odmierzam. Z całym szacunkiem, no nie wiem, może to się akurat dotyczyło mojej osoby. Dwukrotnie próbowałem ze specjalistą. Nie udało się. Wskazano mi termin. Jeśli pan będzie tego i tego dnia o godzinie 6, będą prowadzone zapisy. Akurat. O 6 przecież nie jest czynny. No dobrze, no strzelam, no czy 7, tak? Z samego rana w każdym bądź razie. Słucham, panie Wójcie? Mamy kamizelkę, pan strzelał. Ale panie wójcie, ja mówię o konkretach, a pan mówi jak gdyby, bo ja w obłokach kolokwialnie mówiąc. Mi się nie udało w każdym bądź razie. Dwukrotnie próbowałem. I myślę, że jest takich osób więcej, bo też do mnie się zgłaszali.
Dziękuję. Proszę pani radna bardzo. Jestem za pytania radnych, więc ja mam pytanie do pana kierownika Marcina. Czy coś rozwiązało się z tym placem zabaw na ulicy Spacerowej i Przewodlanej tam? Tak, Spacerowej. Tak, czy coś w tym temacie, bo praca była rozpoczęta, ale niezakończona i kiedy będzie, czy coś się wyjaśniło z firmą, która to realizowała? Szanowni Państwo, plac na ulicy Spacerowej i umowa dotycząca jego rozbudowy jest jedną z siedmiu, które zostały podpisane po wyłonieniu wykonawców i zamówień publicznych. I rzeczywiście pięć placów zaobsługuje jeden podmiot, jeden plac zabaw drogowcu następny i tutaj jest trzeci, który też ma tylko jeden plac zabaw. I tutaj te prace rzeczywiście no, są najmniej zaawansowane, można powiedzieć, że prawie wcale. Z harmonogramu zostały zrobione tylko te prace, można powiedzieć, ziemne, czyli to wykorytowanie pod wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Żądaliśmy, że tam też warunkiem z umowy było potwierdzenie zabawek, czyli tych urządzeń zabawek, które mają być zamontowane. Wykonawca, to się zaczęło już od końca czerwca, tak? Dał nam do zaakceptowania, że tam inspektorowi nadzoru urządzenia, certyfikaty na urządzenia. Mieliśmy wątpliwości co do rzetelności, może tak, tych certyfikatów. Inspektor nadzoru warunkowo to zatwierdził, jeszcze żądaliśmy oryginałów tych dokumentów. Mimo to wykonawca przez te kilka tygodni no nie kontynuował prac. Ostatnio zostało od nas wysłane wezwanie do powrotu na plac budowy, tak, i kontynuację robót. Dzisiaj jest ostatni dzień tego wezwania, kiedy jeszcze ma możliwość powrotu na plac budowy, tak, i kontynuacji. No i raczej to nie zmierza w dobrym kierunku, bo... No nie sądzę, żeby dzisiaj kontynuował, jeżeli znaczy, nie będzie, a raczej... No to się... To kierunek jest raczej w stronę, no... rozwiązania umowy, ponieważ też wykonawca do nas złożył pismo o przedłużenie terminu realizacji. Ja nie widzę naszej umowy, którą obowiązuje. Oczywiście są pewne warunki, tak, kiedy można przedłużyć, ale tutaj nie zachodzą takie warunki. Co rozwiązanie, inwentaryzacja? Tak jest, tego co jest zrobione. Ponieważ, no, można powiedzieć, no widzimy, tak, co tam jest zrobione w Paryżu. Porównując do innych miejsc. Dopiero po dzisiejszym dniu się wyjaśni. Tak. Czy będzie, czy kontynuuje. Tak. Znaczy pracownicy jeżdżą też, robią rekomendacje, które wiem, czy rzeczywiście ktoś jest. Co? Tak to wygląda. Dziękuję, przewodniczący Kroczykowski. Mam pytanie jeszcze do kierownika Marcina. Odnośnie termomodernizacji budynków, na jakim etapie jesteśmy? Wiem, że tam miało być już przedstawione na sesję, teraz... Regulaminu do finansowania. Tak. Jest podpisana umowa. Podmiot, który pomaga nam przy opracowaniu tego regulaminu, dzisiaj złożył to swoją koncepcję. I teraz tak, bo też jest opracowana rozszerzenie regulaminu, propozycja rozszerzenia regulaminu o piece na tak zwany ekogroszek, zgłaszany przez jednego z Państwa radnych. To jest osoba publiczna, można. I teraz tak. Nie, bo nie. Czy może na któreś posiedzenie Rady Gminy, gdzie będzie większość radnych, zaprosimy podmiot, który realizował przygotowanie tego regulaminu, żeby przedstawił tę propozycję przy okazji i jedną, i drugą. No to tak wiem, że było też przy tym regulaminie wiosną zeszłego roku, tak, że też podmiot prezentował przedstawiciele firmy te założenia. I wtedy, jeżeli by były jakieś uwagi, no to no można by to dopiero przerobić na uchwały, tak, i znowu przygotować. Tak, panie kierowniku, widziałem w sprawozdaniu wójta, że tak jak pan wspomniał, jest coś do tych
wynajęty i masz panu na sesji nawet przedstawić też wyniki swoje. Tak, tak jest zapisane. I dlatego mówię, tak, że jeśli biorąc to pod uwagę, to tak właśnie jest. Czy na któreś posiedzenie zaprosić? No też no, przewodniczącego zależy, tak, czy znajdzie jakiś... Tylko punkt, będzie taka wola, to oczywiście. Na przykład, tak, na, nie wiem, na październikowo to będzie tutaj. I wtedy no, taka propozycja, żeby od razu jeden i drugi, tak, Maria, czyli rozszerzenie tego istniejącego do tego, co proszę, i spróbuję to ewentualnie zrobić. Oczywiście, po prostu dwa razy dziękuję, proszę pana Jarosława. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli teraz nie wyjdzie, jeśli mogę prosić o uwagę, bo chciałbym, żeby pan mi odpowiedział. Jakiś czas temu na tej sali coś się pytałem, jak wygląda sprawa zamknięcia inwestycji związanej z remontem budynków wielorodzinnych w Szczanowicach. Wtedy dostałem informację, że powinno być rozliczenie i nie powinno być problemu, tak? Z zabraniem tych przedmiotów pozostałości po tamtej firmie, które do dziś zagrażają bezpieczeństwu osób korzystających z otoczenia tych losów, tych terenów zielonych. Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest zakończenie. Przypominam tylko, że ludzie, którzy mieszkają w tych budynkach wielorodzinnych, od ponad 2 lat nie mogą korzystać z balkonów, z tarasów, mają utrudnione życie ze względu na ten remont. Proszę o odpowiedź. Natomiast jeżeli chodzi o to, faktycznie rozliczenie zostało skończone, my tam mieliśmy, robiliśmy ekspertyzę przez rzeczoznawcę i kosztorysy, to zostało wszystko zrobione. Zostały zrobione kosztorysy ofertowe, w tej chwili zbieramy oferty na dokończenie tego. Panie, przepraszam, panie Robercie, a fizycznie kiedy jest możliwe zakończenie? W tym roku jeszcze? Tak, staramy się, żeby to zrobić w tym roku i takie jest założenie, takie są wystąpienia do wykonawców, że wszystkie te prace, żeby były skończone, powiedzmy gdzieś tak do połowy listopada najpóźniej. Jeżeli tylko oferty będą stosowne, to będziemy już zrobić. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Ja chciałam się spytać pana Roberta, jak będzie wyglądała przebudowa ulicy Głównej? Ponieważ tutaj pan wójt no, mówił, że miało być 70 milionów, teraz zeszliśmy z kwoty i tak dalej, więc zeszliśmy z kwoty, bo miały być płyty granitowe, miały być chodniki granitowe, miały być te prace tam właśnie przy pomniku. Tutaj przy sklepie koło pana, koło urzędu, koło domu kultury i tak dalej, dużo granitowych płyt, dużo granitowych, praktycznie wszędzie granitowe krawężniki. Miały być chodniki z granitowych płyt i tak dalej, stąd ta kwota i kwietniki i kosze i ławki i tak dalej. Więc chciałabym się dowiedzieć, bo pan tutaj wspomniał, że nie będzie już robiony plac przed urzędem, nie będzie robiony plac przy pomniku, czyli tam w centrum. Jak będzie wyglądała ta przebudowa? Czy krawężniki tylko granitowe, czy kostkę zamieniamy na kostkę? Jak według obowiązującego planu i według obowiązującego projektu ma to wyglądać? Czy to już jest ustalone, bo pan mówił, że będą oferty, ale już jakiś projekt jest. W związku z tym ta druga strona też tam, gdzie jest kwiaciarnia, czy to jest uwzględnione, czy nie jest uwzględnione? Jak to ma wyglądać ta przebudowa ulicy? Po której stronie ścieżka rowerowa? Ja rozumiem, że wszystkie media, tak jak były, to będą po nowemu. Czy będzie też wykop taki, jak jest w Buszczanowicach i w Żołnicy, że wszystko wybrane i zmieniane, bo będą wymieniane media? Więc... No więc chciałabym wiedzieć, no przetarg, ale jest czas na składanie ofert. Czyli koncepcja i projekt techniczny już jest, no bo każdy kto no, wycenia, no to już jakie materiały, rozumiem, że jest to zatwierdzone. Wszystko jest tak, proszę Państwa, jak ustaliliśmy na spotkaniach z Radą Sołecką między radnymi, były 2 albo 3 takie spotkania, już teraz nie pamiętam. Proszę o spokój. Było mowa, żeby trochę zejść z kosztów. To poza tym, że
te dwa miejsca, te dwa place nie są realizowane, to dodatkowo zostały zmienione nawierzchnie na ścieżce rowerowe. Na całej długości jest po jednej stronie ścieżka rowerowa. Od strony Żubicy ścieżka jest po stronie północnej, tutaj później od strony rowerowej ścieżka przechodzi na stronę południową. Ścieżka będzie z kostki donowej. Pierwotnie miała być z czerwonych asfaltów. Takie było stanowienie, że zmieniamy. Tak samo zmieniliśmy, że nawierzchnie granitowe na chodnikach są zamienione na kostkę śrutowaną, czyli taką, jaka jest podobna do takiej, jaka była podobna w Olimpińsku i teraz będzie w Puszczanowicach, czyli taka jasna kostka betonowa, ale już taką posypką. Natomiast zostały wszędzie na całej długości granitowe krawężnie. No tak, plac, tam, gdzie kwiaciarnia jest, coś robione. Po drugiej stronie tak, całe, bo to wszystko, co wchodzi w pas drogowy, jest robione. Czyli wszystkie skwery przy chodnikach, wszystkie pasy zieleni między chodnikiem a jezdnią, to wszystko jest robione. To praktycznie do granic posesji. Jakieś kwietniki stojące, czy w tym pozostawione są? Elementy są pewne, ale też zostały trochę zmienione, jeżeli chodzi o jakość tych, jakość albo cenę, bo wiele takie dosyć designerskie rzeczy są wybierane przez projektanty, zostały zmienione na takie bardziej dostępne ceny. Czyli rozumiem, że zeszliśmy sceny z jakości materiału. No dodatkowo tam jeszcze też dopuszczamy przetwarzanie pewnych materiałów z budowy czy z chodników. To też trochę wpływa na zmniejszenie. Proszę pan radny Piątcz. Ja chciałbym jeszcze dopytać, a właśnie tak u nas w Żubicy jest, nie jest w planie remont tej ścieżki rowerowej bitumicznej, ale jak jest uszkodzona, to czym będzie to później spowodowane? A co to znaczy uszkodzone? No tak, jest powyrywane tam, boki po prostu powyrywane. Były takie kawałki poukładane jeszcze z boku tego asfaltu. I czym to będzie uzupełniane później? Wypadł, że tego lasa coś teraz jeszcze? No nie teraz, bo to było już wcześniej, ja wiem, co 3 tygodnie temu. Tam mieszkańcy właśnie mówili, że... Miał założenia wykonywać pracę tak, żeby tej ścieżki nie zniszczyć. Nie było teoretycznie potrzeby, żeby tą ścieżkę niszczyć, więc jeżeli coś zostało zniszczone, to będzie musiała się na skarbę to odrzucić. A jak to robić, to pan będzie w tym roku coś zrobił? Będzie w tej chwili stosowane formalności zgłoszenia do starostwa. Myślę, że gdzieś tak jest pozytywnie. Co 15 po 20 komitetom firma. Panie Robercie, mam pytanie. Inwestycje w Puszczanowicach, droga nazywana kolokwialnie Pani Sznober. Tam ja już pana byłem w tej sprawie. Tam była dokańczana, można powiedzieć, tak? I tam jest różnica wysokości, czy to pozostanie w takim wydaniu, jak jest dzisiaj? A kiedy ewentualnie jest odbiór? Tak jak jest dzisiaj, powinno to pozostać. Odbiór z uwagi na prace energetyczne, ponieważ prace energetyczne muszą być skoordynowane między firmą, która robi tą drogę, a firmą Strabag. Firma Strabag tam od strony GPZ-u musi jeszcze wstać stację energetyczną i wtedy dopiero możemy skończyć te prace elektryczne, więc odbiór jest zaplanowany, bo ja pamiętam na koniec, umowa jest do końca października. Wtedy powinna stanąć stacja i uruchomiona powinna być ta sieć energetyczna tutaj na ulicy. Dobrze, panie Robercie, tutaj droga Łękińsko w stronę Uszanowic, gdzie firma robiła przeciski. To ta droga jest cała do sfrezowania, czy to były te przeciski sfrezowane? Firma będzie musiała odtworzyć to, co z takim uległo uszkodzeniu, czyli te progi, tak, no niestety tak to wyszło. Natomiast i z tego co wiem, to na to lada chwila przystępować do napraw tych natomiast w zamierzeniu jest też tak, że ta cały ten odcinek drogi jest do przeprowadzenia wszystkich tych prac, które będą w Puszczanowicach prowadzone. No na wierzchnię prawdopodobnie będzie do wymiany. No, ona też już miała swoje lata, więc przez ten, nie wiem, czy przyszły rok, być może za 2 lata. Wie pan, gdyby nie to, co firma zrobiła, to droga by się trochę wytrzymała. Ale rozumiem, że jakieś konsekwencje wykonawca poniesie z tego. Panie Robercie, jeszcze mam takie pytanie, być może zbyt późno,
Ale jest stacja zaplanowana energetyczna w Uszczelnowicach na placu obok przedszkola na parkingu. Tutaj w tym rogu przy ulicy. I nie wiem, czy istnieje możliwość innej lokalizacji tej stacji, przesunięcia jej. To jest tak niefortunne miejsce. Teraz nam się zrobiło, połączyły nam się dwa place, tak? Ten wykupiony tutaj przy skrzyżowaniu, ten zielony i tamten już wcześniej istniejący. I teraz ta stacja będzie stała po środku na łączeniu tych dwóch. Gdybyśmy kiedyś chcieli jakoś zagospodarować ten plac, który czeka na zagospodarowanie, tak jak rozmawialiśmy w przyszłości po zakończeniu remontu drogi, ta stacja będzie w samym środku połączenia tych dwóch placów. Powiem tak, no wtedy, jak to było jakiś czas temu projektowane, wydawało się, że to miejsce jest najbardziej... No nie było wtedy tego placu drugiego, że to jest najbardziej optymalne miejsce dla tego celu. Przeprojektowanie stacji to jest niemożliwe. Znaczy, oczywiście jest niemożliwe, ale to kontrakt, wszystkie... Wszystko od nowa trzeba. Nie, to jest za duży projekt do zrobienia i od nowa pozwolenia na budowę, żeby coś takiego robić. Czyli już tam musi pozostać. Myślę, że musi tak zostać. No, panie wójcie, mam do pana pytanie. W szkole podstawowej w Łękińsku, jeżeli się nie mylę, jest oddział przedszkolny. W Uszczanowicach w przedszkolu grupa na sali gimnastycznej. W szkole podstawowej w Kleszczowie, nie wiem ile są, dwa oddziały? Dwa oddziały przedszkolne. Kiedy przedszkole powstanie? I proszę mi powiedzieć, bo tam byłem jakiś czas temu, nie wiem, czy tam są okna wstawione, czy tam są ramy wstawione, co tam się dzieje na tej budowie? Tam są wstawione ramy, do których będą po prostu później spalane szyby. To nieotwierane to będzie? Klima będzie przecież. Częściowo są otwierane, częściowo nie będą. No już teraz sami. Przecież pani też nie wiem, jak to będzie funkcjonowało. Przez szkole mam podpisany aneks do 30 listopada z firmą Dowód. Kolejny. Oczywiście. No niestety sytuacja jest taka w tej chwili w firmie. No co my mieliśmy zrobić? Wybieraliśmy mniejsze zło, spotkaliśmy się tutaj kilka razy w zespole, nie tylko inwestycji, ale innych prawnicy. Co mieliśmy zrobić? No dzisiaj jakbyśmy po prostu tego terminu nie przedłużyli, to możemy zrobić tak, że zamykamy budowę, wypowiadamy umowę, tak? Firmie. Są jeszcze podwykonawcy, którzy coś tam zrobili i w tym momencie były kłopoty, bo rozliczenie tych wykonawców, podwykonawców, przepraszam, generalnego wykonawcy, to jest problem. Mieliśmy przykład z ulicy, gdzie zerwaliśmy tę umowę i później borykaliśmy się z tym problemem dosyć długo. Na dzień dzisiejszy prace zaawansowane są w 60%, nie licząc jakby wyposażenia przedszkola, ale jeżeli doliczymy wyposażenie, to będzie to 80%. Doszliśmy do wniosku, że przedłużając po prostu tę umowę do 30 listopada, wykonawca niech, mam nadzieję, że ją zrobi. Chociaż nie jest to pewien na 100%. No, panie przewodniczący, nie jest to śmieszne. To jest tragiczne, panie wójcie. Tragiczne, być możliwe, no firma po prostu nie sprostała za nami. A proszę powiedzieć, ile kar umownych naliczył urząd firmie? W tej chwili ponad 100 tysięcy złotych. Tam są liczone nie tylko za firmę, ale i podwykonawcy, nie płacą. Jest wiele w umowie zapisanych kar. Tutaj kara w ogóle za dotrzymanie tego terminu po prostu, jeżeli nie wykona wykonawca, tak? Już nie będzie takiej możliwości szkoda. To jest tam gwarancje są 400 chyba z czymś tam dokładnie. Ale wybraliśmy te mniejsze złony. Nie będę ukrywał, że zawaliła firma, ale sytuacja jest taka, nie inna i po prostu wybraliśmy to mniejsze zło z tego względu, że no, myślę, że ta firma da radę do tego momentu to zrobić. Mówię, prace są zaawansowane w tej chwili na 60%, licząc wyposażenie to będzie 80%. Ten termin 20% myślę, że ta firma się powinna zmieścić w takim terminie, tak? Już z pozwoleniem na użytkowanie. Myślę, że to zamkniemy. Panie wójcie, taką drobną sugestię, myślę, że pan jest świadom tego, że jeśli firma ma jakieś kłopoty, że będziemy rozwijać jakie, to na tej budowie nadzór powinien być dwukrotnie zwiększony i powinno być to naprawdę pilnowane rzetelnie, żeby to, ta firma wykonywała to wszystko z takich materiałów według projektu, jaki został przyjęty, żeby nie było żadnych odstępstw, bo wiemy, że jeśli są takie sytuacje, to mogą się różne minusy pojawiać. I panie wójcie, czy na... To znaczy jakie? To już zostawię sobie.
do swoich przemyśleń, czy do wiosny, panie wójcie, mamy szansę tam dzieci umieścić na przyszły semestr? Dobrze, że pan sprecyzował, którego roku? 18. Panie, to się nie wiedziałem, bo to do 30 listopada 2020. Nie wykona. Niestety, jest gwarancja, mimo 400 zł, zrekompensuje nas na pewno straty, bo nikt nie przejmie dzisiaj, słuchajcie państwo. To nie jest taka prosta sprawa wygonić firmę, tak? Tylko to, co wykonała firma, kto weźmie gwarancję tego, co wykonała firma? Jest takie prawo zamówień, ustawa o zamówieniach publicznych, że ja nie mam żadnego monetu, tylko takiej rzeczy mogę zrobić. Nadzór, panie przewodniczący, jest nadal prowadzony tak, jak powinien być prowadzony. Jest inspektor nadzoru, cały czas jesteśmy w kontakcie, są służby z inwestycji, które też kontrolują cały czas. Poszliśmy na takie rozwiązania już pod wykonawcą, że płacimy bezpośrednio. To dzisiaj każdy się boi, jest odwrotność VAT-u i po prostu schodzą firmy z budowy. I ten problem pojawił się nie tylko u nas w kresie organizacyjnym, tylko w całym kraju. Dzisiaj nie ma rąk do pracy. Taka jest sytuacja. A my z naszej strony po prostu robimy wszystko, żeby doprowadzić do zakończenia tego. Jeśli pan ma inne rozwiązania, proszę je zaproponować, panie przewodniczący. Dziękuję panie wójcie za wyczerpującą odpowiedź. Proszę. Proszę pan radny Piątrzyk. To ja za niego mocno. Panie wójcie, odnośnie tej budowy przedszkola dużo prawdy pan powiedział, ale dużo też nieprawdy. Jeśli chodzi o nadzór, to bym tutaj postawił taki ogromny znak zapytania, bo jak widziałem, jak na mrozie papę kładli, to tam nadzoru nie było. Żadnej papy nie było i pan... To za poza konkursem. Natomiast ja mam pytanie panie do pana kierownika. Materiału z papy, no to o czym pan... Nie, proszę o spokój. Do pana kierownika. Wie pan co? Mam takie pytanie. Czy nasza droga ta od Wolicy, od Kapliczki w stronę Łękińska, co była poprawiana, co była frezowana i nowa nawierzchnia, czy ona jeszcze jest na rękojmi? Nie tak. Bo się okazuje, że te pęknięcia, które były pierwsze, wszystkie teraz wyszły, teraz w lecie. Wszystkie. I się jedzie już. W ogóle rękojmy wcześniej mieliśmy 10 lat, ale zrezygnowaliśmy z nich, bo i tak po prostu nie dawało nam tej satysfakcji, że wykonywanie tych drogi pracy, że jeszcze to nadal nic nie dawało. Dzisiaj doszliśmy do 5 lat, tylko że ta droga była już wcześniej wykonana. Ale ona była reklamowana, więc jeżeli ją znowu źle zrobili, to może ją zareklamować. No więc państwo przyjedźcie i zobaczcie, jak tak jak pierwszy pękała w poprzek, tak teraz idealnie w tych samych miejscach znowu jest flagią trafia. Która jeszcze od Wolicy, jak jedzie się koło Radnego do Łękińska tutaj. Przez, no Akacjo. Pękała? Tak, wszystko w poprzek, tak jak było pierwsze, tak samo jest teraz. I to w lecie się stało. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było w zimie, nie? Ale teraz jest. Ma pan rację, drogi z jednego miejsca do ciała. No właśnie, jeszcze pytają wzdłuż. Z 2-3 lata temu chcieliśmy taką dowieść informację, przeprowadzić inspekcję. Dlaczego na naszym terenie tak się dzieje? No właśnie. Ale nikt po prostu nie chce się tego podjąć. Więc mówię, aby była inspekcja, bo jak mają kierunku, by tam trzeba było iść. Dwie instytucje, najważniejsze tu w kraju, i niestety żadna firma nie chciała się podjąć. To są te pęknięcia, ale na nowych drogach się pojawiają. Pierwsze drogi, które były, to były rozdyszczone. To są dwie drogi, jeszcze 40, które były normy za... Polskie młody się spotkało. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania? Jeszcze też głosy. Pada jeszcze raz? Nie, tak już tam. Szanowni państwo. Nie, jeszcze raz. Ja już się kupię. Gdybyś może dostał pozwolenie na rozbudowę tego budynku w Żubnicy po wodku. Rozbiórkę. No to o rozbiórce. Tak. Jak się ubudujesz? Tak. No to kiedy jest planowana rozbiórka? Jak się ogarniemy z tymi inwestycjami, to w ostatnich latach się też tak. Ale w tym roku jeszcze czy jest? Myślę, że nie. Po wyborach, czy się? Myślę, nie, to do Rzymki będą wnosiły tam to rzeczy. Dobrze, szanowni państwo, jeśli nie ma więcej pytań, przechodzimy do 17. Wolne wnioski i informacje. Mają państwo sporo materiału w tym punkcie. Szanowni państwo. Przerwy 5 minut. No 5
5 mało. Ogłaszam 5 minut przerwy.